dbasz o swój wzrok? Zrób to podwójnie. Kup dowolne okulary, a szkła do drugich dostaniesz za złotówkę. Specjalna opcja w salonach optycznych Italo Optica. Potrzebujesz okularów do jazdy samochodem? Do czytania, progresywnych, z redukcją grubości? Do drugiej pary okularów szkła za złotówkę. Łódź Armii Krajowej 32, Zgierz Kilińskiego 9, Parzęczewska 9, Głowno Sikorskiego 59C. Infolinia 42 715 55 55. www.italooptica.pl. Tam jest poniedziałek, 4 kwietnia, Cezary Adamski. Zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. A dziś w programie powiemy m.in. o chorym Patryku, uczniu z Gierskiego Ekonomika, który czeka na przeszczep i nasze wsparcie. Ogranicza mnie też, powiedzmy, to, co chciałbym robić. Na przykład nie mogę pójść na elektryka, bo mam rozrusznik i nie da rady za bardzo. Żaden lekarz się nie zgodzi. A także o programie 500+, który podobnie jak w całym kraju ruszył także w Zgierzu. Wpłynęło w tej chwili na dzień dzisiejszy 470 wniosków, z tego 250 wniosków drogą elektroniczną. Zimy praktycznie nie było, a w drogach wyrwy. Zgierz nie jest tu odosobnionym przypadkiem, podobnie jest w Ozorkowie. Radni powiatu domagają się remontów tych najbardziej dziurawych ulic. Za to na równych drogach Strykowa dla uspokojenia ruchu zainstalowano poduszki berlińskie. Sęk w tym, że ich położenie jest delikatnie mówiąc dyskusyjne. Rafał Woźniak. Choć sesja przypadła na 1 kwietnia, to powodów do żartów wcale nie było. Trudno o dobry humor, skoro stan wielu dróg w powiecie pozostawia wiele do życzenia. Jedna z radnych przytoczyła akurat przykład ozorkowskich ulic, takich jak Zgierska, Południowa czy Trauguta. Jednym słowem, potrzebne są pieniądze na remonty. Mieszkańcy mają już dość jeżdżenia po dziurawych drogach. Praktycznie, wie pan, no nie było zimy, a drogi mamy w koszmarnym, opłakanym stanie. Utrzymanie przejęła gmina miasto Ozorków i liczyłam na to, będą te drogi na bieżąco naprawiane. Niestety są ogromne dziury. Przykładem jest ulica Zgierska, ulica Południowa, Trauguta, gdzie po prostu są ogromne metrowe wyrwy. Pozostajemy w temacie ulic. Na Gałczyńskiego w Zgierzu poduszki berlińskie zdają egzamin. Kierowcy zwalniają przed przejściem dla pieszych, a tym samym jest bezpieczniej. W Strykowie na ulicy Targowej również położono takie poduszki. Natomiast w Strykowie na ulicy Targowej zrobiono taką manianę, że jedną położono po jednej stronie, a drugą po drugiej stronie. I teraz one działają tylko wtedy, kiedy samochody nadjeżdżają akurat z obydwu stron. Natomiast kiedy nie ma nadjeżdżającego samochodu, te samochody się w ogóle nie zatrzymują, nie zmniejszają prędkości, tylko wręcz powodują większe niebezpieczeństwo. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu. Pieniądze są przeznaczone na wydanie przez powiat łódzki wschodni orzeczeń o niepełnosprawności. Gdyby to samo zadanie realizował nasz powiat, byłoby to mniej opłacalne. To znaczy, od lat mamy porozumienie z powiatem łódzkim wschodnim w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności. To znaczy, łódzki wschodni robi to w naszym imieniu. Gdybyśmy tego nie mieli, musielibyśmy robić tutaj na własnym terenie, a to by niestety drożej kosztowało. W związku z tym, że jest to robione w jednym powiecie na większą skalę, możliwe jest to zrobienie po niższej po prostu cenie. W najbliższym czasie szykują się przekształcenia w szkołach, a właściwie w internacie, który funkcjonował w zespole szkół numer 1 imienia Jakuba Stefana Cezaka. Zamiast internatu powstanie tam bursa, dzięki czemu uczniowie z innych szkół będą mogli być przyjmowani. W przypadku internatu takiej możliwości nie mieli. Dla bursy przyznawane są także bony edukacyjne. Życie nastolatka kojarzy nam się zazwyczaj z beztroską, czasem gdy dla wielu młodych ludzi to szkoła i pierwsze zawody miłosne są największymi zmartwieniami. Jednak dla 18-letniego Patryka, ucznia z Gierskiego Zespołu Szkół nr 1 imienia Jakuba Stefana Cezaka, najważniejszy jest przeszczep płuco-serca. Równie co operacja, potrzebne są pieniądze. Emila Okupska.
Patryk urodził się z wrodzoną wadą serca. Cierpi na idiopatyczne nadciśnienie płucne, zespół chorej zatoki, często skurcze napadowe migotanie przedsionków. Te wszystkie schorzenia nie pozwalają mu cieszyć się życiem i korzystać z niego w taki sposób, jak robią to jego rówieśnicy. Żadnego wysiłku nie mogę. Sporty, wszystko z BF-u jestem zwolniony. Ogranicza mnie też, powiedzmy, to, co chciałbym robić. Na przykład nie mogę pójść na elektryka, bo mam rozrusznik i nie da rady za bardzo. Żaden lekarz się nie zgodzi. Mam nauczanie indywidualne, ale w szkole. Wolę jednak w szkole być z osobami, które znam i pośmiać się od czasu do czasu, niż siedzieć w domu cały czas. Wada Patryka wiąże się również z tym, że przebywa on od kilku do kilkunastu dni miesięcznie w szpitalu. Dlatego tak niezbędna jest operacja i przeszczep płuco serca. Zanim jednak do tego dojdzie, potrzebne są fundusze. W tym celu w zespole szkół nr 1 imienia Jakuba Stefana Cezaka, do której uczęszcza Patryk, w grudniu zorganizowano sprzedaż kartek i ozdób świątecznych. Teraz po raz kolejny uczniowie i nauczyciele chcą wesprzeć chorego kolegę i ucznia. Jesteśmy uczniami zespołu szkół nr 1 z Gierzu. W imieniu naszym oraz naszego kolegi Patryka Arkity serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny Serce dla Patryka, który odbędzie się 24 kwietnia na terenie naszej szkoły od godziny 14 do godziny 18. W ramach koncertu odbędą się występy zespołów muzycznych, jazzowych, rockowych, disco polo. Wystąpi m.in. Julia Schweitzer, uczestniczka programów X Factor, Mam Talent. Przyjadą do nas też panowie strażacy, którzy będą pokazywać swój sprzęt techniczny. Będą odbywały się rozgrywki ligowej piłki nożnej, osiedlowej ligi piłki nożnej. Warsztaty zdrowia, urody i piękności, coś dla pań. Stacje wyrobów kulinarnych przygotowane specjalnie przez uczniów naszej szkoły. Warunkiem udziału w koncercie jest zakup cegiełek w cenie od 5 do 20 zł. Ratujmy serce Patryka! Od piątku zgierzanie mogą składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+. Tego dnia wiele ośrodków pomocy społecznej na terenie całego kraju przeżywało prawdziwe oblężenie, a rodzice musieli stać w ogromnych kolejkach. Do dziś złożono w naszym mieście już 500 wniosków. Szacuje się, że ze świadczenia skorzysta w Zgierzu 4500 rodzin. Od 1 kwietnia w kilkudziesięciu punktach na terenie całego Zgierza można już nie tylko pobierać, ale i składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+. To też w miniony piątek niejedną placówkę w Polsce sparaliżowały tłumy petentów. W naszym mieście ten dzień przebiegał jednak spokojnie. Tutaj realizacja programu przebiega w sposób, powiedziałabym, spokojny. Nie było kolejek. Uruchomiony został lokal przy ulicy Łęczyckiej 24. Główna siedziba obsługi tego świadczenia. Tam też nie było, tam wyjątkowo nie było kolejek. Kolejki nie tworzą się również prawdopodobnie dlatego, że wnioski na te świadczenia można pobierać i składać drogą elektroniczną, za pomocą specjalnych programów czy platform. Te ostatnie jednak nie do końca zdały swój egzamin. To są problemy niezależne od nas. No, są zakłócenia na platformach informatycznych. Wiem, że na PUE, na ePUAP-ie. Również program do obsługi tego świadczenia też pewne komplikacje, pewne wady są, ale to jest nowy program, w związku z tym takie sytuacje mogą się pojawić. No, pracujemy nad tym, zgłaszamy te wszystkie usterki do producentów i mam nadzieję, że będzie działał sprawnie. Również drobne komplikacje na platformie Empatia. Świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu rodzicowi na drugie i każde kolejne dziecko. W tym wypadku nie ma kryterium dochodowego. W przypadku pierwszego dziecka przysługuje ono jedynie wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, wówczas kryterium rośnie do 1200 zł na osobę. Pieniądze będą wypłacane do momentu osiągnięcia przez pierwsze dziecko 18 lat. Najważniejsze jednak, aby taki wniosek dostarczyć do wybranej placówki do 30 czerwca, ponieważ i tak świadczenia będą wypłacane z 3-miesięcznym wyrównaniem. Oddział Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie skończył właśnie 15 lat. Z tej okazji odbyła się sesja, na którą zjechali się członkowie organizacji z całej Polski. Był więc wykład na temat obrzędów i obyczajów ziemi zgierskiej. Było też świętowanie urodzin oddziału.
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych posiada swoje oddziały regionalne w całym kraju. Realizują założone cele poprzez organizowanie kursów, szkoleń, sesji, warsztatów, wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych. Jeździmy tak po całej Polsce, uczymy się Polski w ten sposób, poznajemy ludzi z danego terenu, bo przecież nie wszyscy przyjeżdżają na nasze ogólnopolskie spotkania. Pojemności budynków, w których przyjdzie nam mieszkać, żyć przez ten krótki okres czasu są ograniczone, a aktywność 16 oddziałów jest duża i w tych 16 oddziałach skupia się około 2,5-3 tysięcy ludzi, którzy są aktywni i działają na rzecz ruchu Uniwersytetów Ludowych i na rzecz lokalnych środowisk w swoim terenie. W programie nauczania można spotkać elementy wiedzy wielu fakultetów uniwersyteckich z czołową rolą dyscypliny humanistycznych. Zasadą główną nauczania jest przysposobienie wychowanków do aktywnego udziału w tworzeniu kultury. Następną zasadą wychowania jest budowanie wspólnoty na wzór rodziny chłopskiej. Spotykamy się raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie. Przyjeżdżają do nas różni wspaniali wykładowcy, profesorowie z uczelni w Białymstoku, w Łodzi, teraz nawiązaliśmy kontakty z Warmińskim Uniwersytetem, także też będzie pan profesor u nas gościł. Następnie po każdym takim wykładzie mamy takie spotkanie przy herbacie, kiedy jest czas na porozmawianie z przyjaciółmi, nawiązanie nowych znajomości. Służy to takiej integracji. W wykładach mogą uczestniczyć wszyscy, bez względu na wiek, poglądy czy wyznania. Obchody 15-lecia tutejszego oddziału Uniwersytetu Ludowego uatrakcyjnił zespół Szczawiniacy, którzy prezentują przede wszystkim tańce regionu Łęczycy i Łowicza, ale w repertuarze posiadają także poloneza, krakowiaka, czardasza oraz taniec dworski. Zespół Szczawiniacy prezentuje program artystyczny w oryginalnych, kolorowych strojach regionalnych, co stanowi formę upowszechnienia kultury i tradycji regionu. Tańczymy w zespole Szczawiniacy od kilku lat już, ja tańczę już 4 lata, Wiktoria chyba też. No, na początku było to takie hobby, powiedzmy tak, aktywność przeszkolna, bo zespół działa przy zespole szkolno-gimnazjalnym w Szczewinie, ale no, wyszliśmy z niego, ale ciągle nas po prostu ciągnie, nie, do tego hobby, tak, do tego zajęcia, bardzo nam się podoba. Słyszałem, że jeździcie na różne takie... Tak, dostajemy różne zaproszenia i jeździmy sobie tak, pokazujemy to, co potrafimy, czego już się nauczyliśmy. Jak często trenujecie? Raz w tygodniu, każdy piątek. Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego każdego roku organizuje również spotkania działaczy z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych lub innych ważnych wydarzeń. Ten weekend nie należał do najszczęśliwszych dla zgierskiej piłki. Seniorska drużyna MKP Boruta, jak i trampkarze z 2001 rocznika przegrali swoje mecze. Nie mamy również dobrych wieści z kobiecego futbolu. Dziewczyny z UKS Zgierz pomimo utrzymującego się długoprowadzenia ostatecznie poniosły klęskę. W minioną sobotę w Paradyżu rozegrano mecz 22. kolejki 4. Ligi Piłkarskiej Grupy Łódzkiej. Miejscowy KS Paradyż, lider rozgrywek, podejmował Borutę Zgierz w biało-czarne stroje. Paradyżanie poważnie myślą o awansie do 3. ligi, a nasi piłkarze muszą tylko myśleć o utrzymaniu się w 4. lidze. Pierwsza połowa meczu nie pokazała wielkiej różnicy między drużynami. Gra była wyrównana, chociaż więcej w posiadaniu piłki byli gospodarze. Nasi dwukrotnie mogli objąć prowadzenie po rzutach rożnych. W 6. minucie Krzysztof Baszczyński podaje do Dawida Bagrowskiego, a ten główkuje wprost w bramkarza gospodarzy. Druga niewykorzystana sytuacja to minuta 13. Z rzutu rożnego Baszczyński trafia w słupek. Nieszczęście przychodzi w 18 minucie. Po wrzucie z autu i 3 podaniach piłkę przejmuje nieupilnowany przez Patryka Redkowskiego i Dawida Bagrowskiego napastnik gości Marcin Kos i strzałem z pola karnego pokonuje Maćka Kaźmierskiego. W 38 minucie dogodnej sytuacji nie wykorzystuje Sebastian Ceglarz. Druga połowa to już zdecydowana dominacja gospodarzy. Zgierzanie grają anemicznie, sporadycznie atakują bramkę Paradyżan. Mnożą się niecelne podania i strzały. Kolejny atak gospodarzy w 60. minucie przynosi im drugą bramkę. W polu karnym 7 naszych piłkarzy nie potrafiło upilnować 3 przeciwników i nieostawiony Wojciech Tyczyński strzela gola z najbliższej odległości. W 64. minucie trener Kmiecik dokonuje potrójnej zmiany. Boisko opuszczają Damian Marcioch, Krzysztof Baszczyński i Mateusz Sadłecki. Na ich miejsce wchodzą Przemysław Snita, Igor Olesiński i Michał Tabaczyński. Niestety nowi zawodnicy nie wnoszą do gry nic nowego. W
81 minucie Rafał Niewiadomski zmienia Pawła Plewkę, ale i on po długiej przerwie mało jest przydatny drużynie. Wiosna zaczyna się dla Boruty identycznie jak jesień tego sezonu 2015-2016. Źle to wróży drużynie, zaczyna pachnieć piątą ligą w Zgierzu. Czy tego chcą zawodnicy, trenerzy i zarząd klubu? Obyśmy się mylili i nie wykrakali najgorszego. Po sobotniej porażce znowu spadliśmy na przedostatnie miejsce. Ale już w sobotę 9 kwietnia na stadionie przy Wschodniej o godzinie 16 nasi piłkarze gościć będą zespół Polonii z Piotrkowa Trybunalskiego. Jesienią Polonia wygrała z naszymi Sowami 1-0. Życzymy naszym ulubieńcom zwycięstwa i udanego rewanżu za jesienną porażkę. Wracamy do Zgierza. W pierwszej lidze trampkarzy MKP Boruta rocznik 2001 podejmował na swoim boisku GKS Bełchatów, który okazał się tego dnia lepszy od naszych piłkarzy. Wynik 6-0 dla drużyny z Bełchatowa odzwierciedlał przebieg tego spotkania. Ale trzeba przyznać, że nasi piłkarze nie oddali meczu bez walki. Oby następne spotkanie w Opocznie Zgierzanom przyniosło więcej powodów do radości. Liga nie należy do najłatwiejszych, ale Zgierzani grać w piłkę potrafią. Potrzeba tylko większej wiary w swoje umiejętności. Trzymamy kciuki za lepszą dyspozycję w następnych meczach. Piłkarki UKS Zgierz rozpoczęły inauguracyjną rundę wiosenną drugiej ligi w nowych strojach, ale niestety bez wygranej. Gdyby mecz z AZS-em Warszawa trwał 60 minut, bo tylko na tyle starczyło sił Zgierzankom, w tabeli byłoby o 3 punkty więcej. Zaczęło się od prowadzenia 1-0 po bramce Patrycji Marciniak z rzutu karnego i bardzo przyzwoitej grze w pierwszej połowie, która toczyła się przeważnie w środkowych strefach boiska. Taki wynik udało się utrzymać niestety tylko przez godzinę gry. W drugiej połowie zauważalnie lepsze fizycznie piłkarki z Warszawy zdobyły dwie bramki i tak UMKS Zgierz musiał przełknąć gorycz porażki w pierwszym meczu rundy rewanżowej. W następnej kolejce Zgierzanki pauzują, ale już za 2 tygodnie zmierzą się na wyjeździe z Jantar Ostrołęka. Ten mecz to spora szansa na zdobycie punktów. Informacje sportowe były ostatnimi w dzisiejszym serwisie. Tradycyjnie zachęcam do oglądania naszych programów w internecie poprzez naszą stronę www.centrum.zgierz.pl oraz w serwisach YouTube i Facebook. A ja dziękuję już za uwagę. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.